ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Ze swimi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Moje ojczyzna. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. No, sukcio. Wigilia. Nadszedł dzień, na który polskie dzieci czekają cały rok. Witam Cię ponownie na moim kanale. Dzisiaj dokładnie mamy Wigilię. Rodzice Szymona cały wieczór składają życzenia wszystkim przez telefon. Zaczynają schodzić się goście. Dobrze, zapraszamy. Przyjechała moja babcia ze swoją siostrą Marysią. Jaka dobre suda do domu. Babcia chyba przetyrana. 60 pierogów. Trzeba powiedzieć, że 30 dla siebie. Dzień dobry. A co wy nas tak filmujecie? Tutaj wiesz, dwóch youtuberów. Ja nie jestem youtuberem. Jestem kronikarzem. Ania, załóż jej. Ona ma rajtuski? Lisek przyniosę, bo nie Aniu? Tak. Wodę troszkę dodałaś, troszeczkę oleju do wody? One są w oleju przecież. Weź, Ania, weź tak całą rękę. Tak? I wciśnij. Tak, 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 wrzuć. O tak. I daj ten pojemnik. To też trzeba grzać. No. Łyżką może nie ze wszystkiego, nie wiem. W naszej rodzinie od lat jest pewna tradycja. Wszystkie potrawy wigilijne jemy łyżką, oczywiście nie wypuszczając jej z rąk. Jeżeli uda Ci się dotrwać do końca challenge'u, masz zagwarantowaną bardzo dobrą pamięć w nowym roku. Oj, chłopaki, chłopaki! Teraz macie dobrze z nami, nie? Aj, pokryja! Becia, maszyn dzwoni! Maszyn jeszcze tam podpadł. Powiedz, żeby na dach wszedł. No nie, dach miał robić, a nie dzwonić. Uło, proszę Maria. Ja nie chyba nie. Od razu trzeba zjeść. Następne pierogi. Szymon. Bierze się w garki, nie zagląda. Nie wiem. Zdrowych wesołych świąt dla wszystkich znajomych. Ostatni live przed Wigilią. Ja jako wodzirej. Powiedz słowo wstępne. Tak. Na razie, Aniu, chodź kochanie, miałaś pomóc babci, chodź. Proszę. Powiedz jakieś życzenia dla wszystkich. Co byś chciała, żeby nam się spełniło? Od chleba. Aniu, życzymy wszystkim zdrowia. Przede wszystkim zdrówka. Miłości, zdrowia, żeby nikogo nie zabrakło do następnej Wigilii. Wszystkiego. Żeby wojny nie było, żeby choroba nie było. Żebyśmy się kochali i tak często spotykali. Wszystko dobre. Pokaż się, bo nie masz. Ja chcę ci nie powiedzieć. On się wszystkim należy. To. Tego najmłodszka przede wszystkim. Co jest? Grzeszna chyba. Nawet ma przeciwciała. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka. Ile masz przeciwciała? Masz przeciwciała? Na jakieś mam. Edziu, wszystkiego dobrego. To jest wspaniała wiedza. Wszystkiego najspełnienia planów. Wszystkich tych pozwoleń i czego tylko, żeby pomyślnie. Edziu, żebyś przylatywał
przygotowaliście się skończyło. Dużo zdrówka, dużo wolnego czasu, podróży, pieniążków, wygranej w Totka, słonecznej Hiszpanii, gorącego Cypru, pięknego Meksyku. Też, dzięki. Jeszcze nie usiądziecie. Wszystkiego dobrego. No, tej budowy, pozwolenia, no i żebyś piękny dom wybudował. Dziękuję bardzo. A pieniądze dużo kasy, wejść, subskrybentów, dużo wolnego czasu, podróży i tak dalej. Dobra, dzięki. Wszystkiego dobrego, Szymon, do tego domu. Tego domu. Dużo subskrybentów, mocnych przeciwdział. Mało kasy, więcej wolnego czasu. Ja też życzę Ci dużo, dużo pracy, zdróweczka i spełnienia wszystkich marzeń. Tutaj jest dobrego. W tym dużo zawsze jest taki, zwyczaj, a może u nas nie było jeszcze, że się jak obiera się ryby, to jest łóżka do portfeli. Wszystko wyczyszczone łóżeczki. Babcia Krysia podtrzymuje kolejną tradycję, podczas gdy obrabia karpia, wyciąga z niego łuski. Każdą łuskę chowa, zawija w sreberko i daje każdej osobie, która jest tego dnia na Wigilii. Umyte w spirytusie grosiki. Ponieważ są wszystkie jednakowe, ale nie chcę, każdy wybierze swoje. No. Co to jest, Hania? Łuska. Na co taka łuska jest? Na szczęście. Teraz dla ciebie też, bo ty podobno masz też swoje pieniążki. A gdzie jest nos? Damy babci Bożence dla Kasi. Na szczęście. Dobra, dzięki bardzo. Boże, a jedno zostaje, bo może ktoś kiedyś... Babcia Krysia zagadana. Dzwonimy się. Dużo zdrówka. Super tańców. Dobrych kolegów i koleżanek. Siadajcie, jedzcie. Siadajcie. Proszę, nie pojęcie super gorące. Jogi, kalpie w galarecie. Ryba. Mogę to mówić koło ciebie? Możesz. Rybka, kark. Tak. O kurde, nie jadłem 20 lat. Czego? Karpia. 20 lat? Może na razie troszeczkę. Co? Siadamy do jedzenia. Ale chodźmy. Wiesz same trochę? Ale pyszna była. Lubisz taką rybkę? W galarecie? No kurde, no popłok. Rybę łyżką? Już możesz zjeść. A to jest tradycja. Ale... Jaka tradycja? Będę miał pamięć. Rodzinna. Ale powiedz, Edziu, ty to znaczy, że mieć dobrą pamięć przez następny rok, trzeba wszystkie potrawy zjeść łyżką, nie wypuszczając jej z ręki. Zaraz będzie coś blisko, nie powiem, że ciebie. A nie, nie wiem, to też tradycja. To każdy, kto chce. O, Edziu, proszę. Połowę mi wypiła. Nie. Hania, jest już gwiazdka? Ja mogę dodać kompotu, bo jest. Jest już gwiazdka? Sprawdzaj. Jeszcze chwila. Hania sprawdza, czy gwiazdka. Zobaczcie. Hania, idź do pokoju Masona i zobacz, czy na niebie jest gwiazdka. Przez okienko. No nie, przez szybę. Ja tutaj już widzę takie... Wszystkie polskie dzieci wiedzą, że jak na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, to możemy się spodziewać Mikołaja. Witaj, jakże się cieszę, że cię widzę. Ostatnio myślałem o tobie, mam ci tyle do pokazania. Podróżuję po całym świecie i rozwożę prezenty. W końcu wróciłem z dalekiej podróży. Sam musiałem zostawić na rurę. Niestety nie lubią dotykać ziemi. Rudolf doprowadzi je później do domu, a ja dalej podróżowo będę psim za drzewiem. Ale Rudolf popędził z tymi sariami do nic o jeden. Pewnie chcę być pierwszy na kolacji. O, wariat jeden. Haniu. Miałem ci coś pokazać. O, właśnie. Tak, tak. Mam tutaj twoje zdjęcie. Wyglądasz na nim niesamowicie. Elfy ciągle mi tam zerkają. Zobaczmy. O, super zdjęcie. Wyglądasz obłędnie. No wiesz co? Hańczo, właśnie może. Później pokażę ci moje wezwanie na Radę Elfów w sprawie pewnego dziecka. Zobaczmy, o kogo chodzi. O jakie dziecko? Ojej, Hania!
Zaczynajmy więc. Ale fajną masz rodzinkę. Każdy wydaje się bardzo miły. To prawdziwy skarb. Wiem też, że chodzisz już do przedszkola. O, zaraz zobaczymy, co moje elfy postanowiły w twojej sprawie. Brawo! Ci teraz powiedzieć coś bardzo ważnego. Jest jeszcze ktoś, kto zawsze o tobie ciepło myśli i nosi głęboko w sercu tata. Jak to dobrze, że ktoś tak wyjątkowy jest obok ciebie. Pomaga mi zawsze z wyborem twojego prezentu. Pamiętaj, żeby przytulić bardzo mocno i podziękować. Zapomniałbym przecież, miałem ci pokazać moje zdjęcie z dziećmi. Tak, tak, więc obiecałem ci, że pokażę ci moje zdjęcie z dzieciństwa. Nigdy go nie widział, nawet elfy. Ty na wylanych soków, ty na potuczonych. Dobrze, tak, ale nie tobie je pokażę. O, proszę, nawet jako... Wyglądałem jak czerwony pączek. No dobrze, do zobaczenia wkrótce. Wesołych świąt! Pa, pa! Pomachaj mu! Pa, pa! Bardzo się zmęczyłem. Tam daleko jechałem. Tutaj do... To proszę, Mikołaju, siadaj tutaj. Widziałem, że Hania tutaj jest. W telewizorze występowałem, cię tam widziałem. Mikołaj sam przyjechał. Ale zmęczony Mikołaj. Ale strasznie to zabłatwo. Bardzo jestem zmęczony. Mikołaju, a ty przyjechałeś, żeby... No, żeby dać prezenty. To wszystko przywiozłeś. Tak, ale... Ty wcześniej przyjechałeś, trochę kominem wrzuciłeś, co? Bardzo wcześnie tutaj już nosiłem, bo było tak dużo tego. To poczekaj, to ja pomogę Mikołajowi, dobrze Mikołaju? Już nosiłem. To ja wezmę okularki, bo ja nie widzę. Ja to może Mikołaj głodny. Mikołaju, a ty głodny nie, jesteś, bo my to pojedliśmy. Mikołaj nie głodny, ale bardzo się śpieszy, bo Mikołaju, spytaj, czy tu jest Bożenka. Bożenka? No, to dla Bożenki. To jest dla Bożenki. To wszystko dla Bożenki. To wszystko dla Bożenki. Ona była grzeczna, Bożenka? O tak, była. Bożenko, byłaś grzeczna? Tak. Bożenko, a możemy dać jedno? Trzeba zatańczyć, Karlo. Nie, pomału. Bożenka musi powiedzieć wierszyk jakiś. Bożenko drugie. Żeby wierszyki mu. Oj, Bożenko. Inne dzieci ma. Bożenko, trzecie. Bo to ona chyba aż tak grzeczna nie jest. Bożenko, czwarte. Elfie, ty mój chyba przesadziłaś. Bożenko, piąte. O, dziękuję, Mikołaju. Możemy dać razem już Bożence. No tak, to tak. Aniu, daj babci Bożence. Mikołaj dał babci Bożence. Dzięki, jest tu Szymek? Jest. To Szymek. O, dla Szymonka. Tak. To wszystko naraz bym wziął. Nie. Pojedynczo. A ty sobie teraz pakujesz. Szymek żadnego wierszyka nie powie ani nic? Ja lepiej, żeby nie mówił, bo to są małe dzieci. To lepiej, synu, nie. Czy jest tu Ania? Oj, Ania, to musi się mocno postarać. Ani, to może byś powiedziała jakiś wierszyk. Albo byś może zatańczyła coś. Nie ma nóżek ani rączek. Po co trzymać bączka? Pupie, niech polata po chałupie. Puszczelka. No, bardzo ładnie. Drugiego niech szuka pierwszego. No to damy. Aniu. Bardzo ładny wierszyk, Aniu, powiedziałaś. Aż się czerwony zrobiłeś. I płaszczyk czerwony się zrobił. No tak, to po skole. Mam jeszcze jedną pomoc.
Marysia, Marysia, wiesz, kobie jakiś? Marysiu, gdzie ty nabyłaś? Spokojnie. Na stoliku. Staro mleczko i jajeczko. Przyszedł kobie. Wypił mleczko. Ja ogonkę, stóp jajeczko. Przyszła pani, kopka zbiła. A skorupki? Wyrzucił. No ślicznie, Marysia. Brawo. Bardzo ładnie. No, Elfiku mój. Ale to tak, to trzeba, trzeba się bardzo szybko uwijać, bo to naprawdę... Hania! O, na północy! Może tak, Hania. Hania, 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 powiedz mi wierszyk? Wierszyk dla Mikołaja. Jadek autka dostał mi hasy z kluzącą, tylko będzie Hania, bliskają bajki. Wiemy kolejne kołysanki. Brawo! Ślicznie, proszę, proszę. Daj mamuni, potem będziesz wyglądała. Chodź, pomagać mi. Moment, moment, bo tutaj mamy, to było... Dla Krysi, Krysia. Poczekaj, Elfiku! Krysiu, powiesz coś jak ładnego? Powiem coś ładnego. No, paciorek. Paciorek? O matko, paciorka nie pamiętam. No Aniele Boże, stwór mój, ty zawsze przy mnie. Wyszedł żuczek przed chałupkę i na progu zrobił kubkę. Żuczku, żuczku, coś ty zrobił, żeś chałupkę przyozdobił? Już? Brawo! Ślicznie, Krysiu, ślicznie, proszę bardzo. Jeden prezencik, drugi prezencik. Trzeci masz wszystkie. Tak, ja, chyba dziewczynko była niegrzeczna, to jest zuzga na ciebie. Mój Boże. O Boże, Boże, kochanie. Tu nie wiem. A to jest, pokaż. Pokaż, daj. Elfiku, może ja na wagę zobaczę. Jest tam karteczka z drugiej strony. O. Pod kukarką. Nie ma. Marysia. I my? No Marysia. Marysia, tam pisze Marysia. Edziu. Edziu. No, nie pójdźcie dziewczynko zobaczyć tam na górę, czy Edzia nie ma. Dobrze? Daj, daj, daj. To dla Hanciola. No, na razie nie chodź, bo chcę. Na razie no to później, później. Proszę, proszę bardzo. Dla ciebie jeszcze jeden prezent. Jajce! Ojej, to jakieś pięknie zapakowane. Papier ładny, ciekawe co w środku. Co w środku? Ja może sobie tak tu wygonię. Tak jest, o, dla babci od Oskarka i Matylki. Rzeczna. Prezent nie ma. Się nie ma. Jezus, ja tam Elfiku, mogę takie wielkie kuty. Lecia same giganty. Dla babci była taka niegrzeczna. Dla babci będzie. Ciekawe. No budówkę zrobić. Chyba będę musiał tą becie saniami odbyć. Becia, ja pierdolę. Dla becia. I znowu becia. O nie żartuj. Dla dziewisia Roberta. Nie mogę, nie mogę. Przytul Mikołaja. Ania, przytul Mikołaja. Przytul Mikołaja. Nie brakuje. Ciekawa, Aniu, jak ten Mikołaj ma robić na imię? Jak ty myślisz? Nie. Mikołaj, no jak nie? Wiecie, jak ja mam na imię? Ale święty Mikołaj. A święty Mikołaju, my coś chcemy ci powiedzieć. Przyjdź do nas za rok. Przyszłem roku. Przyjdź do nas za rok. Dziękujemy. Ja odprowadzę Mikołaja. Puśćcie nas, puśćcie nas. Jakieś drzewa tu wyrosły. O, jaka to ta różka. To ta łopatka. To ta różka dla pięci niegrzeczna. Zapachnęci się prezent. Skupną prezent. Aniu, puśćcie. Jedziemy. A ja jeszcze mam prawda. Do komina. Chodź, Hania. Hania, otwieramy. Chodź. Chodź, szybko! Otwieramy! Otwieramy! Co ty, lampasik dostałaś? O ja, ale będę lampasem! W cytrynie! To jest ładne, bo Ania! Ania, obejrzyj najpierw z tej dużej torby, Haneczko! Było to na twarzu, gęby! Mikołaju! Dziadku, zrobiłeś kupę już? No. No to siadaj, masz prezent, Mikołaj był. A gdzie ten Adam? Mikołaj był, tyle prezentów. Przegapiłem Mikołaja? No otwieramy, otwieramy. Otwieramy, otwieramy. Co ja tu mam?
Podemki nasz. To ja na miasto nie będę mógł wyjść. Zobacz. A to? Zobacz. Lęka, zobacz. Tu. Drugi. Becia. O Boże! Pokaż Bożelka. Wszystkie swoje zapinki no. Powkładaj. Powkładaj wszystkie. Z całego domu. Do. Ja cię biro liru. Proszę. No. Czuję się dostać, ale... Na razie muszę popatrzeć na wasze. Kurde, ja żadnego filma nie mam, no. Edzie, rozpoko, pójdź dalej. Jakie piękności. Jakie piękności, Boże. No. Pokaż, Lucia. Co to takie było? No? Inteligentna waga. O, to o znaczy. Kurde. A, Bożelko, iru, iru. Co ma, Ania? Wagę, to chyba jakaś aluzja. Czy ty za dużo wagi? Wiecie, pomóż, Hani, tak. Jeszcze mam więcej prezentów. Wow, na szczęście tyle. No, ty to chyba już tydzień otwierasz do swojego. No, tylko wiesz, co musisz, bo baterijki są tam. Bo ile tego ma? Do tego rzeczy? Co to jest? Tak? Moneta. Co ty tu robisz? Na 35-lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Jezu, złotą monetę dostałaś. Na wieś się ma złoto. Musisz sobie teraz kupić kredensik. Co to? Nożem, widelcem, co to? Bo potłuczone. Potłuczone z dziurą, zobacz. One są do mycia leczne. Co to jest? To przez mężczyzn. Wszyscy? Wszyscy. Bożenka, przyjdzie. Przyjdzie za dużo. To dobrze mi się zaczęło tą myszką. Myślałem, że będzie komputer, monitor i wszystko, ale tak w życiu. No, to już se pokupowałeś pokupowałe wcześniej. Ale mi się też tak wydaje. No, przepiękna. Ty zabawka. Powiedziałam, że dwie se trzy. Ale co? Co to jest, Hania? Co ty dostałeś? Ja też mam tak ładną. Pokaż, jaką możemy jeść? Hania, nie, nożyczki muszę trzeba są. Haneczka, ty wiesz, gdzie są. Co tam się stało? Naprawdę ładnie ma kolinka. O Boże, kolinka. No wiesz. Tabitada. Tabitada. Jaki pana kanał jest? Taki. Ale rózga. I za to, i za to. Jaka wielka rózga. Ale jaka gruba. Jak ja się będę teraz dostanę po dupci. Flaminga. Tego tylego marzyłam. O taki marzyłaś? Tak, byłyśmy w sklepie, oglądałyśmy i potem mogę go trafić. Nie wiem, flaminga, który... Co da? Ale łyka, zobacz jak szyją rusza. Proszę bardzo. Wow, subscribe. Edward Kuliński. Mam dwie wersje. Hania, bokiem leci, uwaga. Powolutku chyba trzeba. Bardzo dziękujemy, bardzo. Merry Christmas. Kochani, dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że wy również spędziliście te święta w gronie najbliższych. Jeszcze raz życzymy wam wesołych świąt oraz szczęśliwego nowego roku. Następny film na pewno będzie już z Sylwestra.